Kosmonaut jest armia, kosmonaut jest armia, kajak Morska TV prosi. O! Skąd ty wiedziałeś, że ja tutaj jestem? No live, śledzę live na bieżąco. Na ostatniej debacie rozmawialiśmy o Hossondzie naszej, który mamy zamontowany na kajaku. No i po zimie mówiłem, że ten akumulator, pomimo tego, że go doładowałem tą taką zwykłą ładowareczką, tak wygląda jak do komórek, taka malutka, no to nie jest w stanie mi się naładować do pełna, co zresztą już widzieliście, jak płynąłem na przekop Mierzei Wiślanej na śluzę. Hossonda padła po paru godzinach, czyli akumulator nie był dobrze naładowany. Powiedzieliście, że no taka ładowarka robi robotę. No i dzięki w tym momencie Eugeniusz za to, że szybka akcja. Chłop miał kiedyś motor, sprzedał. Ładowareczka leżała u niego już jakiś czas. Mówi, spoko, zapoda tą ładowarkę nam, żebyśmy mogli dalej się cieszyć Hossondą na kajaku. Także czekamy, aż pojawi się zielona dioda. Będzie naładowany ten akumulator. I lecimy na kajak na Belonę. Kajaczek oczywiście tak nie stał całą zimę. Zimę był garażowany, więc spoko luz. Wszystkie części mechaniczne są nasmarowane, a teraz pokrótce wam powiem co i jak z tym kajakiem, bo tak mówimy o tych echosondach, o tym wszystkim. Tak wygląda czujnik echosondy. On nam ma specjalne miejsce tutaj nawet przygotowane w tym kajaku. Natomiast sama echosonda jest mocowana tutaj. Ciach. I mamy echosondę. Oczywiście kable do echosondy mamy tutaj na dole. Podpinamy je. Ja teraz ich nie będę podpinał z tego względu, że kajak za chwilę wyląduje na dachu samochodu. Ponieważ mamy radio morskie, jest zaczep na radio morskie, które nam nie wypadnie. Dlaczego tak? Dlatego, że kajak jest przystosowany do koziołkowania. Wszystkie te rzeczy, które tutaj są, są przystosowane do tego, że w jakichś niesprzyjających warunkach mogę zaliczyć wywrotkę i nie powinno nic się wydarzyć złego, czyli nie powinniśmy stracić sprzętu. Nawet nasze przynęty, które wsadzam do takiego pudełka, mają taki zaczep i to raczej nie wypada. Takie coś mam z jednej strony, z drugiej strony. To jest druk 3D. Myślę, że wystarczyłoby tutaj podgrzać delikatnie suszarką i wygiąć tylko te same pypcie, co trzymają te nasze przynęty i będzie ok. To od słońca mogło się wygiąć nawet, nie? No i dobra, co tam jeszcze mamy? Mam oczywiście nasz akumulator, który dzięki naszemu koledze został super naładowany. Akumulator ja wsadzam tutaj. Czemu tu? Zobaczcie, tutaj tylko podpinam ciach. Czemu w tym miejscu, na samym końcu, jest duże miejsce na, może nawet i duży akumulator. Ale ja tam trzymam, zobaczcie, tak oto pudło. W którym to pudełku mam wszystko rzeczy, które nie powinny nam się zmoczyć. Tutaj jest. No teraz jeszcze nie, ale muszę dorzucić tutaj powerbank. Mam tutaj, zobaczcie, jakiś zestaw ratunkowy, mam naklejki. No i to, zamykam. Robiliśmy już testy, że to fajnie pływa. Zamykam to, wrzucam sobie to do tyłu. Wędkę, wsadzam po prostu tak. Mocowanie do GoPro to też długo było sprawdzane. No i zrobiłem takie coś, takie duże ustrojstwo. Zobaczcie, po zimie to się nawet tak trochę zapiekło. Możesz ty. A dobra, ruszyło się. A. O co w tym chodzi, że wsadzamy tutaj tą naszą trzymaczkę do GoPro, o pyk. I tutaj jest nasza kamerka i teraz jak ja sobie to tutaj to rozłożę, zrobię troszeczkę szerzej, mogę to jeszcze dalej wyciągnąć. O, i tu mam guziczek do nagrywania, naciskam nagrywanie i wam się ładnie wszystko nagrywa. Czemu tak? Czym dalej jest kamerka, wiadomo, od naszego kajaka, tym wy macie większą przestrzeń, widzicie, szerszy kąt, pomimo tego, że GoPro ogólnie ma szeroki kąt. I dzięki temu też widzicie na przykład branie ryby, czy cały hol ryby jestem w stanie wam pokazać. Ma to sens, tym bardziej, że sama ta łapka, da się ją naprawdę mocno wyciągnąć. Zobaczcie, to jest jej maksik. I teraz jak mam coś takiego plus szeroki kąt w GoPro, widzicie cały kajak. Okej, takie świadectwo wiele wam nie da. Słuchajcie, jeżeli chodzi o operatora radia, trzeba mieć takie świadectwo, zobaczcie, operatora. No i trzeba mieć jeszcze zarejestrowane radyjko. Czemu tak dużo? Bo wiecie, że bezpieczeństwo nad wodą jest bardzo ważne. I no, jakby każdy miał dostęp po prostu do tego radia, to by po prostu no, była czasami trzoda na tych kanałach, gdzie powinien być spokój i gdzie nasłuchują z służby, kiedy no, ktoś wzywa pomocy. Nie?
tego wszystkiego oczywiście patent nada się, przyda się. Przy kajaku może niekoniecznie, ale wiecie, jak płynęliśmy na śluzę, te papierów chcieli od gruma i ciuciuta i tak robili pod górkę, więc no lepiej to mieć. Wy nie musicie mieć przypływy bolony, ale no ale ja to mam. Zobaczcie sobie filmy z zeszłego roku, kiedy to wszystko robiłem, jak to wyglądało, ile to kosztowało i co trzeba było umieć, żeby zdać te egzaminy. Mam też, zobaczcie, takie walkie-talkie. Uwaga, nielegalne. To walkie-talkie mam zapasowe. Jakby ewentualnie coś się stało. Biofunk chyba się to jakoś tak nazywa. Trzeba sobie samemu nastroić częstotliwości. Natomiast spoko, całkiem sprawa, kosztuje 100 zł. Na pewno nie jest wodoodporne, tak? Czyli to musimy sobie tutaj wrzucić jako taki zapas. I mamy to w trybie zapasowym. Natomiast nasze główne walkie-talkie, jak nam wpadnie do wody, nawet nas powiadomi, że wpadło do wody, potem się samo wyczyści, no problems. Dobra, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, musimy po prostu te wszystkie rzeczy, które nam by odpadły w drodze, wyciągnąć do samochodu. Mam takie kółko. Po co mi to kółko? Na trawie niekoniecznie jest potrzebne. Natomiast jak mam beton, jakiś planking, w Urłowie chociażby, no to kółko się przydaje, żeby z jednej strony nie rozwalić kajaka, a z drugiej strony, żeby to nam się nie przesuwało, bo zobaczcie, teraz to po prostu no samo siedzi, nie? Użyłem ręczników, żeby no nie zepsuć samochodu i powiem wam szczerze, i to robi robotę. No ostatnie tylko takie sprawdzenie krótkie, czy tu wszystko jest ok. To by można było położyć jakoś na bok. Nie trzeba, bo nie będziemy jakimiś tunelami jeździć. Natomiast śledzenie, zobaczcie, jest położone. Tam jest napięte. Nic, jedziemy, nie? Do góry. Zobaczcie, podnoszę go. I w zasadzie kajak w tym momencie już sam siedzi na dachu. Tylko go trzeba teraz przykręcić, nie? Czyli tym podnosimy go lekko. I wrzucamy. No i dobra, tak nie możemy jechać, bo nam zleci, dlatego mam takie oto pasy. Jak zaczepiacie, to że przy hamowaniu kajak nie może się przemieszczać też w przód i tył, więc sobie sami opatentujcie jakiś taki pomysł, zróbcie na to, żeby on po prostu wam nie zjechał. Ja robię coś takiego i zaczepiam go tu. Ciach. I teraz z drugiej strony, zobaczcie, tak samo będzie wyglądać ten pas, a tu też tak samo, czyli zobaczcie, że on będzie w kilku płaszczyznach będzie pracował i powinno być ok, nie? Próba, czy kajak dobrze trzyma. Chyba ok. Teraz pojadę. Ja nie wziąłem linki do wędki i nasza wędka jest, że tak powiem, niezabezpieczona. Po prostu jak wleci do wody, to jej nie złapiemy. O, spróbujemy ją tutaj wrzucić. Dobra. Dobra, tak to wygląda. To teraz odkujmy trochę, bo falka jest, zobaczcie. Zobaczcie, falka jest. Spróbujemy delikatnie odpłynąć. Tak jakoś dziwnie krzywo płynie. Do wiosła nam wleciał. Ja pierniczę. Przez te fale wiosło wpadło do wody
i zaczęło nam skręcać. Dobra, trzymam kosło. Jesteśmy, słuchajcie, już na granicy pali tych nowych. Idealnie jestem na granicy pali nowych. Może się odwrócę, wam pokażę. Choć przy tych falach to średnio, ale co się nie robi, nie? Dobra. W międzyczasie odpalę ekosondę. I wyjdzie, że teraz coś nie działa. Nie, dobra, jest podłączony. Zobaczcie, jesteśmy na granicy tych fali i tak na szybko sprawdźmy, 2,5 metra tutaj jest. Dobra, słuchajcie, Inazuma Pro Zanderki, sandaczowy do 21 gramów, do 22 dokładnie, 2,14 metra, więc taki nie za długi. Na końcu mam Jacksona, pokazywałem go wam na debacie i tego Jacksona mam takiego, jakiego wyciągamy z pudełka. Tylko że fale są takie strasznie długie, męczące. Zobaczymy, co to da. Na Echosondzie sprawdzam 6 metrów. To już jest taka fajna głębokość, że ta balona powinna tu być. Wyrzucamy to daleko. Ja akurat wyrzuciłem tak głupio pod kątem, więc muszę teraz pod kątem płynąć. Czyli płynę 5 km na godzinę. I tym kajakiem to jest takie optimum. Jak tak się delikatnie pedałuje, to mniej więcej tyle się płynie po prostu. Myślę, że to tyle starcza na balonkę. Chciałbym się do tego przyzwyczaić, nie? Żeby faktycznie móc mieć, zobaczcie, dwie łapki wolne. Jedną łapką sobie tutaj steruję, a drugą mogę jeszcze operować. No, zobaczcie, jakie fale fajne. A drugą mogę coś tam jeszcze robić, chociażby obsługiwać radio, nie? Natomiast zobaczymy, jak ta ryba weźmie, co tu się stanie, no bo to będzie szybka akcja. Ręka boli, jak przy trollingu z ręki na dłuższą metę będziemy trollingować, to będzie nam łapa boleć. Z drugiej strony upgrade naszego kajaka z czasem będzie taki, że będziemy mieli napęd elektryczny, bo z tyłu można wsadzić fajny 100-amperowy akumulator. Taki już mamy. Teraz jeszcze kwestia silnika, nie? I no i zobaczymy wtedy, jak by zrobić ten trolling. A może trolling zrobić, słuchajcie, na kilka wędek? Nie wiem. No by można było za, słuchajcie, trocią, nie? Z kajaka. Dajcie znać w komentarzu, czy byście coś takiego chcieli. Dzisiaj testujemy to ustrojstwo, bo możemy takie założyć, zobaczcie, dwa. I w sumie na dwie wędki trollingować by się dało bez większego problemu. Jak tak sobie kręcę, tak jak teraz i z wami gadam, 4-5 km na godzinę cisnę, więc to jest naprawdę przyzwoicie. Teraz dorwać tą rybkę, żebyśmy zobaczyli, jak to się będzie zachowywać, nie? Dobra, to teraz... Ale fajne, ale... Dobra, to teraz spróbujmy trochę przycisnąć szybciej. Zobaczymy, co coś to da. Po szczytówce widzę, że to dobrze pracuje, bo te przynęty właśnie taką fajną pracą się charakteryzują. Spróbuję przyspieszyć. No, żeby nie było gadane, nie? Że płynie za wolno, dlatego nie ma balonu, nie? Słuchajcie, tak przyspieszę. To mam 6 km na godzinę. Ja przypomnę, że płyniemy pod falę, nie? O, właśnie. No. Także szóstka taka. No i zobaczymy. Trochę popłyniemy, myślę, że tak z 200-300 metrów. I zobaczymy, co to da. Widzę gostka, który idzie po palach. Słuchajcie, mnie chodzi na te fale. Nie, one trochę zachęcają na razie do chodzenia, bo są takie nowe. Ale one są, no jakby nie było, mokre, śliskie. Gość ma chyba nawet wędkę. Ja nie wiem, co chce zrobić, ale to jest krajzol jakiś. Zobaczymy, czy uda nam się podpłynąć do niego. Może wam go odwrócę i będzie widać. Nie wiem, czy na tym mega szerokim kącie widać. Zobaczcie, tam jest. Nie wiem, co on też może balonę próbuje zrobić. A ty sobie to na spokojnie wyciągniesz. O, czekaj, stoi. O! Udało się, ale wiesz co, i tak cię podziwiam, że tutaj stoisz, bo to niebezpieczne. No, wiesz co, teraz są te balony, nie? Jak one są mokre, to jest ślisko, ale jak jest lekko, to spoko. No zawsze jakiś taki sposób na to łowienie tych balon, nie? Ale widziałeś balony tu? Nie. Zresztą się trochę. Aha. Aha. Ale teraz nie. Dobra, to ja już ci odpływam, żeby ci znowu czegoś nie narobić, nie? Cześć! Chcecie zobaczyć, jak to dno tu wygląda? Chcecie?
Zaczyna mi się ta dulka podobać. Wiecie, człowiek ma ręce wolne. Może się tutaj złapać. Może bardziej reagować też na te fale, nie? Bo to wiecie, ja się tam mogę coś poprawić, coś tam. Patrząc cały czas na szczytówkę, jestem w stanie określić, jak tam ta przynęta nasza pracuje, bo ta szczytówka przy różnych przynętach różnie pracuje, drga i tak dalej. No i przy tej akurat tak fajnie drga, tak. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale mam nadzieję, że tak. I dzięki temu, no wiem, czy tam na przykład nie ma jakiegoś zielska, nie? O! Była belona! Czyli jednak była w tym miejscu, gdzie Hosonda pokazała. Była belona, ludzie! Czyli no to robimy nawrotkę. Dobra, słuchajcie, stworzył nam się kolejny nudny filmik. Jedno branie belony było, natomiast wędka była w dulce i teraz było parę nieprawidłowości, nie? Na które chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, jak miał w ręku wędkę, szybciej mógłbym zareagować. To jest pierwsze. Drugie, mieliśmy dużą kotwiczkę. To niedobrze mi się wydaje. Duża kotwiczka nie jest dobra. Ona często podczepia te belony w pół. Natomiast jeżeli chodzi o samo łapanie belony normalnie na pyszczek, żeby ona w pyszczek to złapała, to nie jest dobra ta kotwiczka. Zobaczcie sobie, jaki pyszczek ma belona duży i zobaczcie, jakie duże kotwiczki obserwują przy tych przynętach. No i trzecia rzecz to to, że ta kotwiczka była oryginalna, nie? Te oryginalne nie są aż tak ostre. No ale blacha była znowuż nowa, więc ta kotwiczka była dziewicza, bym powiedział. Dzisiaj dopiero widziała wodę słoną. W ogóle kimkolwiek. Ale co chyba najbardziej było istotne, to to, że mieliśmy to połączenie z blachą tej kotwiczki na pojedynczym kółku łącznikowym. Nie? Jakbyśmy tam zrobili dwa kółka łącznikowe, trzy, bądź też tak jak no, ja preferuję, że jest kółko łącznikowe, krętlik, kółko łącznikowe, no i wtedy nasza kotwiczka, to wtedy no, ta belona ma zdecydowanie mniejsze szanse przy tym, jak ona zaczyna nam skakać, wirować do tego, żeby się odczepiła, nie? Zawsze jest to ramię takie, które jest na tyle luźne, że no się poddaje, nie? No dobra, słuchajcie, to na dzisiaj tyle. Ja sobie jeszcze trochę popływam, ale no jak nie będzie żadnej belony, to was nie będę po prostu uszkotował. Zdecydowanie krótszy film niż ten ostatni, nie? Ostatni ponad 30 minut, myślę, że te krótsze są lepsze, bo wybieram dla was tylko to, co powiedzmy, że było istotne. Dzisiaj żadnych istotnych rzeczy, bo aj, dajcie spokój. Do zobaczenia na debacie. Słuchajcie, to jest bez sensu. Witam. Ja nic tak. Nikomu nie mówiłem. Myślałem, że cię kajakiem dogonię, nie udało się. Belona 2024. Skąd ty wiedziałeś, że ja tutaj jestem? No live, śledzę live na bieżąco. No. Ale że ja się teraz będę hodował, ja ci się... To ja ci pomogę pakować. Ale zobaczcie, co ten wariat ma, nie? Ja pierniczę, belona 2024, ty, ale trochę przestrzyjesz, bo to dosyć za tydzień. Ale to też będę. Tam będzie podwojona. To jest wariat, nie? Nie, ale czekajcie, ja gdzieś tutaj mam, zobaczcie, tam jeden taki morski full bezalkoholowy, obczajony na morzu. Proszę. A tutaj mam 24 dla morskiej ekipy. Dobra, przyjmuję tak w waszym imieniu. Jak belona była? Miałeś coś? Zero. Ja w Sarzewie zbudowałem się i pływałem trochę, wiesz. Pograsowałem po tej głębokiej wodzie, tam głęboka woda jest bardzo. Aha. Jadę na jasnarnię na wodery. Na wodery. Tutaj jedno branie było. Ojej, żadne tylko. Jedno.